Cześć, witajcie serdecznie w nowym vlogu i w nowym dniu. Jesteśmy w okolicach Lizbony, tutaj przyjechaliśmy po przekroczeniu granicy i dzisiaj zaczynamy vlog i dzień od prania. Jesteśmy już zaparkowani właśnie blisko pralni samoobsługowej, także idę robić pranko. Dobra, pranie zakończone. Łukasz jeszcze tam sobie chowa. Van posprzątany, trzeba sprawdzić szafki. Tam wszystkie pozamykane? Aha. Na dole? Aha. Mhm. No to perfekt. Jedziemy. Witam Was w nowym dniu. Jesteśmy w Algarve, na samym południu Portugalii i witam nas tutaj słońce, z czego się mega cieszę, bo prognozy pokazywały deszcz. Oczywiście dzień zaczniemy od śniadanka, a na śniadanie idziemy do naszych sąsiadów, czyli do węży mordów. Mam oliwki, mam szyneczkę. Zabieramy. Dzień dobry. Jeju, patrzcie, jakie Dorota nam cuda przygotowała. Tu jest sałatka, o wow. Oliwki znamy, wow, jaki platek. Świeży chlebuś. A jeszcze szybko Wam pokażę ich niesamowicie pięknego kamperka. No jest to moje ulubione miejsce, ponieważ pomieści 12 osób przy stole. Coś cudownego. No gdybym kiedykolwiek zdecydowała się na kampera, to byłby tylko i wyłącznie właśnie taki Hummer z lat 90. Piękny, oldschoolowy kształt, no i wnętrze naprawdę mieszczące cały świat. Olbrzymie jest. Rekord to był chyba 15 osób w tym kamperze. A była też tu taka impreza, na której no było nas trochę mniej, około 10 osób i tańczyliśmy w środku. No dobra, jesteśmy po śniadanku i idziemy skorzystać z tej pięknej pogody, idziemy na spacer. Tu są w ogóle polskie ekipy. Tam jest kamper na polskich. Jest jeszcze jeden van, ale teraz odjechał. Siema, siema. Wychodzi słońce, czy przebija się słońce, więc idziemy je sprawdzić. O, problemy. Powitanie z oceanem.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Wczorajszy dzień był bardzo powolny, ale dzisiaj zaczynamy już od rana. Zbieramy się i jedziemy na Bifanę. A ja jak co rano z odkurzaczem ściągam wodę. Jakiś czas temu ktoś mi polecił takie rozwiązanie, że można nakleić na szybę jakąś naklejkę, dzięki czemu nie skrapla się woda na tej szybie. Ale nie znalazłem niestety nic nigdzie tej naklejki. Dlatego też kupiłem taki odkurzacz do wciągania wody. To jest rewelacja. To jest świetna sprawa. Okazuje się, że bardzo dużo vanów tutaj, z którymi gadałem, mają ten odkurzacz. My kupiłem używany na Oliksie za stówkę i naprawdę robi robotę, bo całą tą wodę ze wszystkich szyb z przodu, z boku, z tyłu ściąga i o dziwo dosyć dużo jest tej wody. Po takim jednym czyszczeniu, wciąganiu wody mam połowę zbiornika, a jakbym jeszcze wyczyścił teraz tylnie, co zrobię później, to będę miał pełny zbiornik, więc codziennie pełny zbiorniczek wody z naszych szyb ściągamy. Stygnie. Stygnie trzeba, bo to są plastikowe. One nie skraplają, ale też szklane. Niestety tak. Wieczki. Okno jest otwarte. Nowe auto, nowe rzeczy. Majo. A na Bifanę idziemy w najlepsze z możliwych miejsc, najlepsze miejsce, które znamy, w Armazão de Pera. Jest to taka mała, lokalna knajpka, prowadzona tutaj przez Portugalczyka. No i Bifana to jest w skrócie po prostu mięsko w bułce, ale oni tutaj przygotowują to mięsko w takiej specjalnej, no, takiej zalewie, ono się dusi kilka godzin, no jest naprawdę przepyszne. I do tego można sobie dobierać sosy ostre, tak zwane piripiri. Mają też właśnie swoje domowe sosy różnej ostrości i taką klasyczną musztardkę. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Radka, tutaj naszego przyjaciela z Warszawy, który pokazał nam to miejsce i szkoda, że go tu nie ma po prostu tej zimy z nami. No, mógłby tu być. Ale jak widzicie, za mną idzie wesoła ekipa. Część z nich nigdy nie jadła Bifany, także zaraz zobaczycie z pierwszej ręki wrażenia. Contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limões. Jesteśmy na miejscu, chodź ci pokażę wam sosy. To nie pikantne. Manafa. Którego sosu spróbował Darek? Aha, czyli to jest ten przedostatni. Pani. Więc teraz dostaliśmy piękną bułeczkę z mięskiem, o której Kasia mówiła, Bifanę, a teraz będziemy sobie polewać ją sosami. Tu miejsce serwują takie własnej produkcji sosy i one są bardzo ostre. Jak widzicie, przecieczką Darek się prawie nie udusił, bo spróbował za takiego sosu i to było bardzo ostre. Pan powiedział, że ten jest strasznie ostry. Mnie to kusi, więc ja sobie dam. Ten strasznie ostry? Tak. Jest pikantne. Przepyszne. Rozpuszcza się. Rozpuszcza się bez gryzienia to mięsko. Jest ostre, ale parę kropek wystarczyło. A filha, como é que vai ser? Ela disse, não sei o que fazer. Vem pra cá.
Jesteśmy już po bifance i postanowiliśmy skorzystać z tego, że jesteśmy w Armasao i idziemy jeszcze do naszej ulubionej kawiarni, która jest położona na plaży. Także jeśli będziecie w okolicy, to was zapraszamy, zostawiamy też namiary na te miejsca. Warto. Mamy taki sentymentalny spacer po miejscach, które znamy, po miejscowości, w której kiedyś mieszkaliśmy. I tutaj do tej pani przychodziliśmy na kawkę i kiedyś jeszcze jak piliśmy, to jeszcze sangrię. Przepyszna, biała i czerwona, ale sangria mocna, to jest najlepsza sangria po prostu na świecie. Buen dia, un café pingado, un café con leche, dois café con leche. To jest tacka szczęścia. Tacka, która da nam bardzo dużo radości, uśmiechu, pobudzi nas do życia i do działania. Sprawi, że będziemy jeszcze bardziej się cieszyć tym cudownym dniem. Acordou de manhã, sentou-se na mesa, olhou para mim com a cara surpresa. E o café? Tá saindo madame com pãozinho e salame. Amanhã você se serve bem. Kończymy kawusie? I kolejny punkt naszego dzisiejszego planu to zakupy. Drobna spożywka, bo zaparkowaliśmy akurat pod Lidlem, więc idealnie się złożyło. A później pojedziemy do naszej Minet. Que pra mim não vou me precipitar. Paciência é uma ciência, o tempo vai descobrir. La la ya, la ya, la ya, la la la, la ya, la ya, la ya, la ya, la la. No i jesteśmy na naszym kempingu Kanelarz. Dowiedzieliśmy się już newsa mamy na wejściu, że pani Herminia, czyli pani, która się opiekowała naszym kotem od 14 lat, nie pracuje. Jest tam ta inna pani z Ukrainy, jest inna pani też z Ukrainy, którą znamy. I pytam się jej, to kto w takim razie się zajmuje naszą Minet? Ona mówi, że ona. Nie ma mamy Minet, poszła na emeryturę, więc... Jak mogła zostawić? Nie chcę nic obiecywać ani przysięgać. Minet! Ale... Kć, kć, kć. Zabieramy ją w tym roku. Tutaj, kto to nas usłyszał? Kć, kć, kć. Kto to tu chodzi? Malutka Minet, to ja. Szybko powiemy, że Minet po francusku oznacza koteczek. Poznaliśmy się 4 lata temu, kiedy spędzaliśmy pierwszą zimę na tym kempingu w naszym vanie. Ona do nas przyszła i została z nami na 3 miesiące. No i o mały wóz jej nie wzięliśmy. Niestety, no, kiedy próbowaliśmy pojechać w drogę, no to okazało się, że ona nie nadaje się do tego. Bardzo się stresowała, uciekała nam z szelek. No cyrk był. Więc zostawiliśmy ją tutaj, bo była taka też pani, którą bardzo kocha, się nią opiekowała. Właśnie mama Minet, tak nazywana przez nas. No a teraz mama Minet jest na emeryturze. Nasz kiciał został tu sam. No, więc musimy ją zabrać. Musimy ją prostu w końcu stąd zabrać. Jak już będziemy mieć ziemię, to... Kupić tam działkę i kota. Nie będzie z nami. Widzimy, że kotka jest w bardzo dobrej formie. Nie jest przejedzona, nie za takiego wielkiego brzucha jak zawsze. Futro ma całkiem bardzo dobrej formie. Wiesz, ile osób się pytało Minet do ciebie, co tam u Minet? Jak się czuje Minet? Będziecie u kotka? Pozdrówcie Minet. No więc pozdrawiamy Minet od wielu setek ludzi.
mi nie. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja na kempingu. Czy jest dużo samochodów? No i widzę, że jest całkiem sporo. Jak na ten kemping to jest dosyć sporo. Bardzo dużo przeciw jest całorocznych i one są puste. A idę na naszą miejscówkę, na której spędziliśmy dużo czasu. I ta nasza miejscówka jest zajęta. Ale tak, to są wszystkie stare przyczepy, które znamy od lat. O, tam ci sprzedali. Tam zawsze stała przyczepa albo na sprzedaż. To była nasza miejscówka. Zawsze. No więc jest sporo ludzi, nie ma jakiegoś takiego tłoku, a na tym kempingu nigdy nie było tłoku, ani w lecie, ani w zimie. Zawsze tutaj było sporo wolnych parceli. Jest on zdominowany przez Holendrów, najwięcej jest tutaj pomarańczowych tablic, trochę Niemców, wiadomo. Dobra, jeszcze ostatni całuski z kotką i pojedziemy robić serwis. Pa, Minet! Pa! Następny naszym punktem przedświątecznego załatwiania wszystkiego i witania się z Portugalią jest jeszcze zmycie soli z naszego vana, brudu i wszystkiego tego, co przywieźliśmy do Portugalii po drodze. Więc jedziemy do Portimão, na myjnię, zrobimy jeszcze serwis kampera, więc dużo się będzie działo dzisiaj. Van lśni. Brawo, Łukasz. Wypucowany. I co teraz robimy? To było moje pierwsze mycie na myjni, odkąd ten samochód zmienił kolor, jest wymalowany raptorem i zastanawiałem się, czy będzie łatwo schodzić brud, czy trudno będzie schodzić brud i ogólnie schodził brud bardzo łatwo. Szybko się to wymyło, za 2 euro, z długim jeszcze myciem dachu. Szybka akcja. A teraz idziemy kupić prezenty na święta. Idziemy teraz do ulubionego sklepu Łukasza. Nazywa się Rituals i jest to miejsce pełne pięknych zapachów. Zakupione. To nie są prezenty dla nas, tylko dla naszych przyjaciółek, z którymi będziemy spędzać święta. Jeszcze musimy kupić jeden prezent dla naszego przyjaciela, ale nie wiem, czy to się uda tutaj w tym sklepie to zrobić. No dobra, zakupy za nami. Jesteśmy prawie gotowi na święta. Teraz gdzieś szukamy miejsca na odpoczynek. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest dzień pracowniczy, czyli cały dzień na laptopach. No i mamy kolejną wigilię w vanie.
Jest słonecznie, jest piękna pogoda. Nasi tutaj przyjaciele już dekorują. Dorotka już leci pięknie z takim domeczkiem. Domeczkiem. Co to jest domeczkiem? To jest choinka. Z choinką. A tu co powstaje? Ojej, łańcuch świąteczny. Pięknie. I masz taki klej na ciepło. A tu naszych sąsiadek? Sąsiadki co robią? Wow. Pięknie. A na razie po dwa. Po dwa pierniki? Tak, ale przyspieszamy produkcję i będzie po ale cztery. Ale pięknie. Co tu jest napisane? Feliz Natal. A co to znaczy? Sąsiad! O, wesołych świąt, dla ciebie też. Dzięki. A tak wygląda nasze pole, na którym będziemy spędzać tegoroczne święta. Pięknie słoneczko, tam gdzieś meczą, dłuczą sobie barany. Tam szumi morze. O, dobra, pokażę wam teraz morze. Pięknie. A teraz wracam do wana, bo Kasia mi pokazała przygotowywać parę rzeczy, więc cisnę pomagać. Łukasza w rodzinie na wszystkie możliwe święta mama przygotowuje sos tatarski. No jest to coś, co rodzina Łukasza kocha i mnie też bardzo posmakowało. Więc w tym roku dowiedziałam się od mamy Łukasza przepis i postanowiłam... Stop. Drobniej. Mama kroi drobniej. Okay. Dużo drobniej. Takie malusieńkie. No. Ja nie wiem, nigdy nie robiłam. No, to jest mój pierwszy sos tatarski. Bardzo dobrze. No. Tak, więc będzie to mój debiut. Mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki i dajcie mi znać, czy i wy znacie sos tatarski i czy robicie go u siebie w domu. Do tego sosu jeszcze dodam na końcu jajka na twardo. Te jajeczka są tam zanurzone, no coś pysznego. Taka grubość? Jeszcze. Mama robi takie paseczki. Mama robi takie paseczki, a potem kroi te paseczki. Okay, tak. Okay. Takim malutkim nożem jeszcze w ogóle. Dobra, to zaraz. Ja ci tu muszę pomóc tym, bo tu widzę, że No, chodź. No i tak nie były to idealnie pokrojone ogórki. Moja mama robi to jeszcze lepiej. Ale Kasi też bardzo dobrze idzie, więc najważniejsze, że się stara. To mam nie zdradzimy przepisu, ponieważ to jest sekretny przepis mojej mamy. I nie jest łatwo go zdobyć. Trzeba wyjść za mąż, za kogoś, za jednego z jej synów, żeby otrzymać ten przepis. I Kaśka też nie po pierwszym roku od razu małżeństwa dostała. Dopiero musiała parę lat być dobrą żoną, żeby... Dobra, koniec tego. Przyozdabiamy pana i świętujemy. Nadchodzą święta. Wyjątkowy czas w roku, który dzięki naszemu kamperowi będziemy spędzać pod palmami, nad oceanem, w Portugalii. Jednak i u nas nie zabraknie świątecznej atmosfery. Wewnątrz wana będą gościć girlandy, światełka oraz wieniec. Mamy ze sobą składniki na kilka tradycyjnych dań, ale oprócz nich na pewno pojawią się też lokalne przysmaki. Jednak najważniejszym elementem będziemy my, dla siebie i nasi przyjaciele. Nie mamy szczegółowego planu dnia. W Wigilię zasiądziemy wspólnie do kolacji pod wieczór. A w pierwszy dzień świąt wybierzemy się na pewno na długi spacer po plaży. Może nawet uda się wskoczyć posurfować. Z okazji zbliżających się świąt życzymy wam wszystkim pięknego świętowania, abyście celebrowali je po swojemu, na luzie, w otoczeniu bliskich ludzi. A na nowy rok życzymy spełnienia marzeń, podróży w wytęsknione zakątki oraz pokoju.